podobał. O, Jezu. Okej. Nie laguj się teraz, gro. Błagam. No! Shit! Yeah, zgodzę się z tym. Ta-ra-ra-ra-ra. Do 15 tysięcy razy próba. No. Czemu nie mogę zastanowić się na tą kupioną trafinę? Au. Ja w ogóle nie mogę do tego zielonego doskoczyć, więc dopiero na drabinkę. Czy zielonego, Boże, białego wystającego. Drabinko, nie rób mi właśnie takich niemiłych rzeczy. No! Jak to w ogóle na taką odległość zrobić, nie mam pojęcia. Zaczynają się hardkorowe parkury. Jak to było 3 godziny, tak? Mhm. No. Ty. O, jest. No, nie spadam z tej drabinki. Jeszcze cały czas mi głód spada, to jest najgorsze. No, mnie też. No, wodą nie posuwaj mnie. Ten głód tak spada od tych skoków? No właśnie nie wiem, wydaje mi się, że też od tego, że jemy jakby warzywa, bo wydaje mi się, że od mięsa tak głód nie spada na dłużej, jakby wystarcza. Za niedługo mi się te marchewki skończą, nie? Jak tak dalej pójdę. No, ja mam 10 marchewek. Ale mam tu jeszcze dużo innego jedzonka po drodze. Okej. Okay. Będziesz potrzebować to najwyżej. I teraz za krótki skok. No, czekaj, muszę się zregenerować, bo zaraz umrę od tego. No, mam to samo właśnie. Szkoda, że się nie da z tej półki tam wskoczyć od razu, wiesz, na tą drabinkę piętro wyżej. Może z tego białego bloku właśnie dałoby się na tą drugą od razu. A, tak, w ten sposób. No. Może, spróbuj. Życia stracisz tyle samo w sumie, nie? No. Niezależnie od drabinki. Mwahaha. No, spróbujemy tak. Nie, chyba jest za daleko jednak. O! Wow! No to wcześniej mi się też udało już, tylko co z tego? Aha. Jak do drabinki drugiej nie mogę dolecieć. Musisz uważać, wiesz, żeby nie blisko ściany być. Aha, bo... a myślałam właśnie, że bliżej, żeby na nią trafić. Nie, nie, bo w ten sposób ściana cię będzie blokować i spowalnia ci sprint. Aha! No, więc kimek. Trochę dalej. Dobrze, to spróbujemy. Kurde, jak ja skończę te wszystkie serie z tobą parkurowe, to ja tu będę, rozumiesz, koks taki, że ho, ho. I znowu zleciałam. Co za... Nie powiem co. No. Ja też spadłam. Spadło mi się. No proszę. Co za lame. Ej, my jesteśmy najsuper, przestań. No, no. Takie ładne były wcześniej parkury, no. Au. Mm.
przerwa na KitKata. No ja tu albo drabinkę przeskakuję, albo za blisko. Albo za wcześnie, no widziałam, widziałam. Jeśli się zdenerwuję, to będę se podstawiać. Byłam tam! Jedną nogą! O, się zestresowałam. Zawsze je przed tym. Skokiem. Ach! No, mam tylko... Dobra, teraz ja idę próbować. No. Jak mówisz, że nie koło ściany, o ile tam doskoczę, bo przed chwilą nie doskoczyłam do drabinki nawet, nie? O Boże. Ostatnio zauważyłam, że jeden specyficzny rodzaj śmiechu mam po mojej mamie. Tak? I nigdy nie zwróciłam na to uwagi. I ostatnio się śmiałam i ktoś to nagrał, wiesz? I mówię, Boże, jakbym swoją mamę słyszała. W życiu się, naprawdę w życiu się nie spodziewałam. A tu się jednak okazuje, że człowiek strasznie dużo... Au! No wiesz? Strasznie dużo przejmuje od rodziców i w ogóle od otoczenia, no, w którym przebywa. To fakt. Wiesz, ile tekstów się przejmuje od otoczenia, które... No słyszałam, że podobno aż 30% słów można przejąć. Wow. Manieryzmów w ogóle w wymowie, nie? To tak było oznaczone. O, dobra, udało się. Jezu. Skacz, małyś. Nie! Ale byłaś tam. Oh my god. Weź się tu wywinduj. Dobra, jeszcze raz spróbuję. No spróbuj, to ja jeszcze też raz spróbuję. Masakra te skoki, Boże drogi. No. Drabinki level hard. Trzeba przyznać, że twórca jest zdolny, zdolna bestia. Jestem ciekawa, na ile on to sam testuje, żeby to działało. No dobra, to spróbowałam. No i żeby to działało, nie? Na ile może skoczyć do przodu, żeby wiedział, wiesz, w sensie nie wiem. Znaczy to niby jest chyba na wiki gdzieś opisane, ile można skoczyć, na przykład. Aha. Takie, wiesz... Takie bardzo... Jezu. Takie bardzo techniczne rzeczy. Pięknie! Jezu! Jezu! Oh my god! Stres. No, wiedziałam! Ach, dobra, ale było pięknie. Biorę bloki do checkpointa. Ale dużo przeszłam. Tak, zgadza się, chociaż tutaj chyba nie jest checkpoint, wiesz? To tutaj będzie wysuwało jakiś blok po drodze. Tak? O, no, nie. Bo to jest tylko przycisk. O. A checkpoint jest tutaj. Tu. I spuścisz tam wodę też od razu? Na ten blok, ten co postawiłaś. Aha, dobra, to czekaj. No to ja bym też mogła spróbować dalej, nie? No, w sumie racja. Gdzie była woda? Game mode, może. Nie mam pojęcia. Została mi ostatnia marchewka. A tu. Proszę. O, dziękuję. Zalaliśmy trochę pomieszczenie, ale co tam? A i tam. Nikt nie będzie zły, myślę. O, ja tu ja na pewno do tego checkpointa. Aha. O, wypadłam. Co możesz tam był? Nie wiem, jakoś wyłączyć tą wodę, nie wiem, czy się da. Ej, ale co ja mam w ogóle tu zrobić niby? Ja mam tą wodę wyłączyć. Czym ja ją mam wyłączyć? Możesz jakiś blok postawić? Czekaj, plecakiem. Plecakiem może ją wyłączę, da radę? Da radę. Okej. Okay. I spadł! Okay. Super! O kurde, czekaj, bo ja tu... Znowu parkour wodny.
No. Oh my gosh. Spadłam. No Teo, to jest twój, że tak powiem, parkour. Ej, jak ja mam tu wskoczyć na górę? Nie, właśnie nie możesz na górę, musisz to obejść, znaczy tak skoczyć bokiem na tą wodę. Tam jest woda na tym kwadraciku, tam tu. Musisz to tak wyminąć ten blok, żeby na tą wodę trafić. A, że tu? Za tym blokiem? No, za tym wystającym. Aś się zrobiło zabawnie. No dasz radę. Teo, to twój jasne. Karmur, no. O. Jesus. No, dałam radę, tylko nie przytrzymałam co shiftu, nie? Znaczy tego, spacji. Nie, kurde! Ach, te emocje! Jeszcze ojej. Mam prawie żarcia, Teo, podziel się. No, dam ci. Za niedługo złote jabłka trzeba będzie cheatować. Chcesz żarcie? Tylko boję się, że spadnie. No spróbuj tak rzucić w tą stronę. Rybki ci dam, co? No, może być. O, dziękuję. Proszę. No, pięknie. Stój. Stój. Nie. Stało mi półtorej serduszka życia. Kurde. Tam jeszcze trzeba uważać, bo tam są niżej te wody niektóre i tam nie można podskakiwać. Pokaż nam wszystkim, jak to się robi. No, na pewno. To ty przeszłaś ten wodny parkour. To ty nam pokaż. Da, jeszcze ślicznie. Okej. Nie, podskoczyłam. Okej, dobra. Jezu, ja się cała po prostu cykam na tym krześle. No. A, dobra. Następne minecraftowe przygody z kamerką. Jezu. Fuck it shit. Oh my god. Jest. O Boże, tepnę się do ciebie. Boże, tu jest więcej parkour. To będzie powrót jakiś. Musimy sobie wysunąć chyba te szmaragdowe bloki tu po prawej. Super. No, tu jest jakaś dźwignia. Wysunęły się? Tak. No, super. Mam nadzieję, że nie czasowo. Też mam nadzieję, że nie. No, skacz tam, może jest etapna. O Jezu, spadłam. To było oszustwo, nie? Oj tam. Byłam na górze, miałam dwa bloki do przeskoczenia. Miałam dwa bloki do przeskoczenia, żeby być na tym. Yes. Ej, bo ja znowu mam cztery serduszka tylko. Ja nie mogę doskoczyć do pierwszego. No, tam jest większa przerwa. To jest najgorsze. Trzeba z samej krawędzi. Najgorsze, że tu nie ma checkpointa po drodze, no. Co za shit. Bartek, ja cię normalnie uduszę. Zrobimy to razem, synchronicznie. Lepiej jak w parkurze. No. Serio? Naprawdę nie będę w stanie wskoczyć na ten drugi blok. Dupa.
Ej, a nie ma tu jakiejś... Tu jest jakaś skrzynka w ogóle chyba. A nie, to Nie, była to ta była ta dźwignia na skrzynka, dole. no. O, myślałam, że już jakiś, wiesz... Wow. O nie. To potrwa wieki. Ja naprawdę nie mogę nawet tu doskoczyć. Musisz dosłownie z samej krawędzi. To jest bardzo ciężko wyczuć. To jest najgorsze, bo nie widzisz swoich nóg. Dupa. No kur... Czepieczone. A, no i przeskoczyłam. To będzie rage. No ja też! Boże. Nie wolno ci spadać. Zachowuj się. Cię tu głodna robię w prawdziwym życiu nawet. O, o. Dobra, trochę prostsze skoki. O nie, znowu długi. No i wiedziałam. Byłam blisko. Jest taki sam jak tam, nie? No. Na trzy i jednym do góry. Boże. Matko jedyna, co za stres. O Boże. Jezu. To miała być taka przyjemna gra. No. Nie spodziewałam się takich trudnych parkourów. A, mówiłam escape, a, znaczy survival. Mówiłam, to nie, to chcę escape, to mój. Dobra. Nie, no żartuję, mapka jest świetna, tylko po prostu parkour i ja nie idziemy ze sobą w parze i pomimo tego, że sama widzę, że idzie mi troszkę, o kurde, nie, że to się na kurde skończyło, bo miało być gorzej, że idzie mi troszkę lepiej, to jednak są rzeczy, których chyba w życiu się nie nauczę. No są po prostu... Najcięższe są te skoki właśnie takie z największymi przerwami, nie? Tak to totalnie na krawędzi. No. Ja mam przerwę na herbatkę. Smacznego. Dziękuję. Ja już mam zmęczenie materiału. Po prostu. Myślałam, że wypiłam całą, a jednak nie. Haha. No. Oszustwo. Ja bym tu chciała doskoczyć raz. Nie wiem, ja dalej nie muszę, ale ja bym chciała nie przeskoczyć. Musisz się tam ten. No, już nie wciskaj. No, wyhamować na shifcie, ale. O. Boże, shift i. Doskoczyłam. Super. I to było na tyle. Dobra, ostatnia próba. Ja już nie mam siły. Aaaa, goddammit, dobra, nie mam też. Mam stone'owe bloki. Zaraz, gdzie jest... Dobra, chociaż do tego wyjścia się chociaż wywinduję. Może chociaż te dwa bloki przeskoczę. To ja nakręcę tą perspektywę, jak ty będziesz tam skręcać. Okej. Okay. Tak, jestem tutaj. I tu też te bloki w Photoshopie się usunie. Wcale nie jest łatwa tutaj też. Nie. O. Mówię ci, no ja spadłam od razu. Dobra. Pewnie tam jest znowu parkour. Czekaj, bo to jest zejście na dół, jakaś drabinka. O, dużo krwi. Spawn point. O, jeez. O, jest spawn point, jak miło. Zadanie 4x4, może jakieś myślące teraz. Kliknij, aby... Rozpocznij walkę z potworem. O nie, jeśli dźwignia nie wypadnie, walcz jeszcze raz. Dobra. Potwór. Ej, życia mi zaraz zabraknie. No bo on cię poizonuje chyba, czekaj. O. Nie, podpalił mnie chyba. Dobra, coś wypadło. Masz dźwignię? Mam miecz potwora. No to ja mam też miecz potwora, a masz dźwignię? O, mam! Czekaj, nie zauważyłam jej. Klucz do drzwi. Ui, tu będzie totem pewnie. O, jak szmaragdowo!
Ile skarbów. Ile skarbów. Zbieram wszystko. Jestem taka zachłanna. Ja mam to samo, nie przejmuj to, się. To złoto wynagradza nasze... trudy. Nasze trudy tylko w części. Weź sobie klucz, no. Dziękuję. Aż łaskawa. Ja mam coś do toalety. A ja mam klucz do jaskini podtoaletowej. A, tak, wróć do Ostrzychoma. Stamtąd otwórz tajne przejście w toalecie za pomocą klucza. Naprawdę. Dobra. Okej, to musimy wyjść tą samą drogą? To co, robimy cięcie i widzimy się znowu na miejscu? No, tak chyba będzie najlepiej. Bo bez sensu, żeby to oglądali znowu, nie? Dobra, to do zobaczenia za chwilę. Jesteśmy z powrotem. Tak. Tak, tepnęliśmy się w odpowiednie miejsce. Ja nie zauważyłam, że mam jeszcze pamiętnik 23 ze sobą, więc tak, czytam. 15 sierpnia. Mam już 2 totemy. Idzie zgrabnie i szybko. Nie mam jednak czasu do stracenia. Powinnam wracać do Ostrzychoma. Tak, także tyle było. No, wszystko żeśmy podkładały, no i idziemy, tylko nie pamiętam, gdzie był tak, gdzie kibel. Kibla. Gdzie był kibel? No taki wychodek chyba na zewnątrz gdzieś, taka mała tak? budka. Nie pamiętam. Znaczy, bo ty chyba tam nie byłaś, ale ja byłam. Aha. Gdzieś może tu za tym klasztorem? O, tu. Tu, odwróć się. Gdzie? Tu? A, dobra. O, tu. Lecę. Tu jest WC. Proszę, zapraszam. Nie ma to jak zapraszać towarzyszu do WC. Potrzebny jest klucz. No dobrze, to wiemy. To let's go. Ojej, jakieś jaskinie, węgiel widzę. Tak, żelazo. O nie, to muszę zostawić. Co musisz zostawić? Dobra, tutaj kliknęłam już dźwignię, jak coś. Okej, okay. W jaskini znalazłam przełącznik otwierający kolejny teleport. Pora wybrać się do Nowego Jorku po ostatni już totem. Tak, wybierz się do Nowego Jorku. A. Myślałam, że coś nas tu zaatakuje, czy coś, wiesz? No, ja też tak myślałam, ale to wszystko jest tak raczej standardowo ustawione, że idziemy, zbieramy książki, otwieramy kolejne przejście, no. Idziemy dalej. Jak w tym wydarzy? Dokładnie, dokładnie. Ale w sumie super inspiracja, bo tak naprawdę to jest chyba pierwsza mapa, jaką widziałam, bo zdarza mi się też oglądać, rzadko, przyznam szczerze, takie jakieś escape'y u różnych ludzi. Ale jest to chyba pierwsza mapa, w której widzę tak fajnie zrobioną, wykorzystaną inspirację Tomb Raiderem. No, to racja. Też nie widzę dużo właśnie takich mapek. Najgorzej z tym jedzeniem. No, trzeba by zdobyć jakieś, ale może jak tam się gdzieś tepniemy teraz z Nowego Jorku, to wiesz, to będzie znowu. Bierze, no, leci. Teraz ty pierwsza. Okej. Okay. Wow. Czarna dziura. O kurde! Samochody! Okej. Okay. Chyba jesteśmy na jakimś parkingu podziemnym, tak mi się wydaje. No. O, tam była skrzynka właśnie. To teraz ty weź pierwszą tą. Dobra, pamiętnik 25. 17 sierpnia. Jestem w Nowym Jorku. Z tego co widzę, to teleportowało mnie do garażu wieżowca. To ten powinien być na szczycie. Muszę się jakoś dostać na górę. No, okay. Dostań się na pierwsze piętro wieżowca. Podejrzewam tam, gdzie następna skrzynka z napisem dostań się na dach czy coś, wiesz. Dobra, to idziesz do którego samochodu? No tylko, że nie wiem, czy one mają jakieś przyciski, czy to coś daje, czy to jest po prostu ozdoba. Ozdoba chyba. Nie, wydaje mi się, że nie, ale tutaj chyba można do nich wejść, bo tu są drzwi. No są. O, znalazłam upieczonego tego, królika. Okej, no to ja zaczęłam od zielonego, jak coś, autka. Okej, dobra, to myślę, że będziemy wiedzieć po otwartych drzwiach. O, może tak. Zróbmy sobie, żeby... To było widać. Jakieś pojedyncze rzeczory. Wiesz co, jeszcze trzeba przejrzeć? Jak stoisz przy drzwiach, patrz, czy na przykład nie ma drabinki ponad nie.
wiesz, nad... Aha, no. Bo może być jakiś sekret. Tak. Dobra. Mam dźwignię. Na razie sztabki. Klucz do klatki schodowej. Wydaje mi się, że tu powinien być gdzieś sekret schowany. No. Boże, ja zbieram same pojedyncze żarcie. Jeden stek, jeden ziemniak, jeden królik, no kurde. To ja też tak mam. Dałbyś tego więcej, człowieku, a nie psychamisz. Tylko, co, no. Może by jeszcze ja oblecę ten autka dookoła, zobaczę tu na ziemi, czy nie ma jakiejś wnęki. Czy przy ścianach. Tu jest potrzebny klucz, dobra, czyli tu jest wyjście na klatkę schodową. A czy tu jest, a może by się dało, czekaj, bo to jest jakoś tak zrobione, nie. Za nisko. Tu byłaś. Gdyby tak stąd, gdzieś tu. A w tym pierwszym zielonym też byłaś. Tak. Wlazłam na auto jakieś. O! Tu bokiem z tego bloku kolorowego, z tej lampki, skoczyłam na auto. I zastanawiam się, ale nie widzę, żeby tu cokolwiek takiego było. No, nie wiem, czy tu się da w ogóle przeskoczyć na to następne. O, tak. No ja próbowałam skoczyć na to drugie i nie weszło. Bo to jest też dosyć duża przerwa. Bo ogólnie mamy ale ja tu nic 9 nie na 20, więc wydaje mi się, że i tak żeśmy dużo straciły. No, ale ja tu nic no nie dobrze, widzę. To wychodzimy, tak? Jeszcze tylko zostawię sobie w Enderchestie ten rzeczy, bo trochę ich zebrałam. A tu z tyłu tego domku byłaś patrzeć? Tak, obeszłam dookoła, to. Ale też nic nie widziałam. Dobra. No dobra. Gdzie to dźwignia? Tu jest dźwignia. To let's go, na klatkę schodową. Zapraszam. No super, klatka schodowa. No schody wyjąłam, rozumiem. Ja pierniczę, no. No kurde, nie skoczyć. Bo ten ma znowu na trzy. Nie ma. A ma, no. O. Nóż! O! Kurde! Trzeba uważać, czy coś na suficie nie zahacza głową. Ale chyba nie. Dobra, to jest tak pojedynczo. O Jezu! Jesteś? Udało się. Mhm. Jest tu spawn point. Dobra. Książeczka. 18 sierpnia. Okej, jestem we właściwej części wieżowca. Teraz tylko muszę się dostać na 10 piętro. Tak, dostać się na 10 piętro. Super, biorąc pod uwagę, że jesteśmy na pierwszym, to po prostu rewelacja. Okej. Wow. Aha, no dobra, to ja teraz idę w prawo. Zagadka jeden. Aha, ja wlazłam do komputerowej, wiesz? O, jeez. O, matko, gdzie ja jestem? Przecież to jest masa drzwi. To jest też sala komputerowa. Mam jakąś dźwignię. I to jest klucz do zagadki numer 6. Aha. Najpierw lecę... Właśnie. No. No, bo Bartek też mi wspominał, że żebyśmy uważały na te nazwy kluczy. Aha. Zwłaszcza tutaj, bo tutaj jest tego dużo. Okej. Okay. O, super, tu jest jakiś parkour. To ja tu zostaję na noc. To ty już zacznij, nie? Ja zaraz tam przyjdę. No. Aha, czyli to przeszłaś dookoła. Gdzie ty jesteś? Ja przypuszczam, że to jest przejście po coś, tylko jeszcze nie wiem po co. Dobra, na razie nie jest tak źle. A tu! O, siema. No, shit. Dobra, już idę. Nie krzycz. Jezu. To ja idę poszukać, czy nie ma tu jakiegoś sekretu gdzieś jeszcze, bo tak przelazłam, tylko ze skrzynek poszukałam. Okej, okay. Wow. Jakieś dziwne lagi mam. Okej. Okay.
Pewnie tam, gdzie idziesz, będzie wejść, ten będzie klucz numer jeden, wiesz? Do zagadki numer jeden, tak myślę. Nie, to jest piętro numer dwa. Aha. To może faktycznie trzeba się... To była klatka schodowa. Może się trzeba tam dostać. Czy tam też trzeba klucz? Nie, tu nie trzeba klucza, tylko pytanie, czy robimy tak, że nie wiem, jeszcze tam siedzisz i szukasz coś? No jest. Czy idziemy dalej? Swoją część obeszłam, poczekaj, więc jeszcze obejdę na szybko to twoją. To spróbuj, bo ja tam obeszłam tylko jeden pokój. No bo tu nie ma więcej u ciebie. Z twojej strony był tylko jeden z dużą skrzynką. Aha. No dobra, to tepnę się do ciebie. No dobra, to się tepnij, no. Idziemy tutaj. Dobra, ja wezmę następny. Dobra, idę tu. O kurde. Aha. I to jest drzwi. Sala komputerowa. To jest mnóstwo zamkniętych. Zagadka numer 3. Zagadka numer 2. O, wyszłyśmy do tego samego pomieszczenia. Aha. Tu jest jeszcze skrzynka. Same sale komputerowe. O, mam jakiś klucz. Do zagadki numer 1. Do tej na dole. Tu są jeszcze jedne drzwi do wejścia. I tu jest parkour, okej. Okay. No to pewnie na trzecie piętro będzie. No to co, wracamy się na dół, czy...? No ja bym się wróciła. Mówisz? Bo tam było tylko jedne drzwi. No dobrze. Z zagadką. No chyba, że zdobywamy najpierw wszystkie klucze, a potem będziemy schodzić po kolei. Tylko nie wiem, czy nie będzie tak, że wiesz, zrobisz, że trzeba je znowu w odpowiedniej kolejności zrobić. Bo jakby było nie po kolei, to możemy sobie zrobić je od góry do dołu, a jak będzie po kolei, to co, znowu wejdziemy na dół i tak, czy siak będziemy musieli wchodzić na górę. Rozumiesz? No tak. Dobra, chodźmy na dół. Dobra, to schodzimy. No, schodzimy. Masakra. No bo to takie niewyjaśnione teraz, no. I tu trzeba będzie drugi raz włazić. Proszę. Co za zło. Gdzie tu była ta zagadka numer 1? No.